Księga szósta, za ścianek. Nieznacznie z wilgotnego wykradał się mroku świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku. Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy. Mgła wisiała nad ziemią, jak strzecha ze słomy nad ubogą litwina chatką, w stronie wschodu. Widać z bielszego nieco na niebie obwodu, że słońce wstało, tędy ma stąpić na ziemię, lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie. Za przykładem niebieskim wszystko się spóźniło na ziemi: bydło późno na paszę ruszyło i zdybało zające przy późnym śniadaniu. One zwykłe do gajów wracać o świtaniu, dziś. Okryte tumanem, te mokrzycę chrupią, te jamki w roli kopiąc, parami się kupią i na wolnym powietrzu myślą użyć w czasu, ale przed bydłem muszą powracać do lasu. I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie śpiewa, otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa, głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży i czeka słońca. Kiedyś u brzegów kałuży klekce bocian. Na kopach siedzą wrony zmokłe. Rozdziawiwszy się ciągną gawędy rozwlokłe, obrzydłe gospodarzom jako wróżby słoty. Gospodarze już dawno wyszli do roboty. Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną. Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną. Tym smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka. Chrząsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka. Rząd kosiarzy otawę siekących wciąż brząka, pogwizdując piosenkę. Z końcem każdej zwrotki stają, ostrzą żelesca i w takt kują w młotki. Ludzi we mgle nie widać, tylko sierpy, kosy i pieśń brzmią, jak muzyk niewidzialnych głosy. W środku na snopie zboża ekonom usiadłszy, nudzi się, kręci głową, roboty nie patrzy, pogląda na gościniec, na drogi rozstajne, kędy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne. Na gościńcu i drogach od samego ranka panuje ruch niezwykły, stąd chłopska furmanka skrzypi lecąc jak poczta, stąd szlachecka bryka trwałem tarkocze, drugą i trzecią spotyka. Z lewej drogi posłaniec jak kuryjer goni, z prawej przebiegło w zawód kilkanaście koni. Wszyscy śpieszą, ku różnym kierują się stronom. Co to ma znaczyć? Powstał ze snopa ekonom, chciał przypatrzyć się, spytać. Długo stał nad drogą, daremnie wołał, nie mógł zatrzymać nikogo, ni poznać we mgle. Jezdni migają jak duchy. Tylko słychać raz po raz tętęt kopyt głuchy i, co dziwniejsza jeszcze, szczękanie pałaszy. Bardzo to ekonoma i cieszy, i straszy. Bo choć na Litwie było na on czas spokojnie, dawno już wieści głuche biegały o wojnie, o Francuzach, Dąbrowskim, o Napoleonie. Miałyżby w wojnę wróżyć ci jestcy te bronie? Ekonom pobiegł wszystko sędziemu powiedzieć, spodziewając się i sam czegoś się dowiedzieć. Soplicowie, domowi i goście po kłótni wczorajszej wstali z siebie, nie radzi i smutni. Próżno wojszczanka damy na kabałę, sprasza. Mężczyznom próżno karty dają do Mariasza. Nie chcą bawić się, ni grać, siedzą cicho w kątkach... Mężczyźni palą lulki, kobiety przy prądkach, nawet śpią muchy. Wojski, rzuciwszy łopatkę, znudzony ciszą, idzie pomiędzy czelatkę. Woli w kuchennej słychać ochmistrzyni krzyków, groźb i razów kucharza, hałasu kuchcików, aż go powoli wprawił w przyjemne marzenie, ruch jednostajny rożnów kręcących pieczenie. Sędzia od rana pisał, zamknąwszy się w izbie. Woźny od rana czekał pod oknem na przyzbie. Sędzia skończywszy pozew, protazego wzywa. Skargę przeciw hrabiemu głośno odczytywa. O skrzywdzenie honoru, zelżywe wyrazy. Zaś przeciw gerwazemu o gwałty i razy. O budwu o przechwałki. O koszta z powodu procesu. Ciągnie w rejestr taktowy do grodu. Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczywisto, nim zajdzie słońce. Woźny z miną uroczystą wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew wzoczył, Stał poważnie, a rad by z radości podskoczył. Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził. Wspomniał na dawne lata, gdy z pozwami chodził po guzy, ale razem po zapłaty hojne. Tak, żołnierz, który strawił życie tocząc wojnę, a na starość w szpitalach spoczywa kaleki, skoro usłyszy trąbę lub bęben daleki, chwyta się z łoża, krzyczy przez sen, bij moskala, i na drewnianej nodze skacze ze szpitala tak prędko, że go ledwie może złowić młodzież. Protazy śpieszył włożyć swą woźnieńską odzież, przecież żupana ani kontusza nie kładzie, One służą ku wielkiej, sądowej paradzie. Na podróż ma strój inny, szerokie rajtuzy i kurtę, której poły podpięte na guzy można zakasać albo spuścić na kolana. Czapka z uszami, sznurkiem u wierzchu związana, Wznosi się na pogodę, spuszcza się przed słotą. Tak ubrany, wziął pałkę i ruszył piechotą, bo woźni przed procesem, jak szpiegi przed bojem, muszą kryć się pod różną postacią i strojem. Dobrze zrobił protazy, że w drogę pośpieszył, bo niedługo by swoim pozwem się nacieszył. W Soplicowie zmieniano kampanii i plany, Do sędziego wpadł nagle robak zadumany i rzekł, Sędzio, to bieda nam z tą panią ciotką, z tą panią Telimeną, kokietką i trzpiotką. Kiedy Zosia została dzieckiem w biednym stanie, Jacek ją Telimenie dał na wychowanie, słysząc, że jest osoba dobra, świat znająca, a postrzegam, że ona coś tu nam zamąca, intryguje i pono Tadeuszka wabi. Śledzę ją. Albo może bierze się do hrabi, może do obu razem. Obmyślmy więc środki, jak się jej pozbyć, bo stąd mogą urość plotki, zły przykład i pomiędzy młokosami zwady, które mogą pomieszać Twe prawne układy. Układy? krzyknął sędzia z niezwykłym zapałem. Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem. A to co? przerwał Robak. Gdzie rozum, gdzie głowa? Co tu mi wasze bajasz, jaka burdanowa? Nie z mej winy, rzekł sędzia, proces to wyjaśni. Hrabia pyszałek, głupiec, był przyczyną waśni i gerwazy łotr, lecz to do sądu należy. Szkoda, żeś nie był, księże, w zamku na wieczerzy. Poświadczyłbyś, jak hrabia srodze nie obraził. Po coś waść, krzyknął robak, do tych ruin łaził. Wiesz, jak w zamku nie cierpie. Odtąd moja noga tam nie postanie. Znowu kłótnia, kara boga. Jakże tam było, powiedz? Trzeba tę rzecz zatrzeć. Już mnie znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć. Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy. Ale jeszcze raz zgodzę. Zgodzić? Cóż to znaczy? A idźże mi waść wreszcie z tą zgodą do licha! przerwał sędzia, tupnąwszy nogą. Patrzcie mnicha, że go przyjmuję grzecznie chce mnie za nozwodzić. Wiedz wasze, że soplice nie zwykli się godzić. Gdy pozwą, muszą wygrać. Nieraz w ich imieniu trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu. Dosyć zrobiłem głupstwa z porady waszeci, zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci. Od dzisiaj nie ma zgody. Nie ma, nie ma, nie ma! I krzycząc chodził, tupał nogami obiema. Prócz tego za wczorajszy niegrzeczny uczynek musi mnie deprekować albo pojedynek. Ale sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie? Wszak on umrze z rozpaczy, czyliż soplicowie nie nabroili jeszcze w tym zamku dość złego. Bracie, wspominać nie chcę wypadku strasznego. Wiesz także, że część gruntów od zamku dziedzica zabrała i soplicom dała targowica. Jacek za grzech żałując, musiał był ślubować pod absolucją dobra te restytuować. Wziął więc Zosie choreszków dziedziczkę ubogą hodować, wychowanie jej opłacał drogo. Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać i tak dwa poróżnione domy znowu zbratać i dziedziczce bez wstydu ustąpić grabieży. — Lecz cóż to? — krzyknął sędzia. — Co do mnie należy? Ja się nie znałem, nawet nie widziałem z Jackiem. Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem, siedząc w ten czas retorem w jezuickiej szkole, potem u wojewody służąc za Pachole. Dano mi dobra, wziąłem. Kazał przyjąć Zosie, przyjąłem, hodowałem, myślę o jej losie. Dość mnie nudzi ta cała historia, babia. A potem czegoż jeszcze wlasł mi tu ten hrabia. Z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz, przyjacielu, on choreszkom dziesiąta woda na kisielu. I ma mnie lżyć, a ja go zapraszać do zgody. Bracie, rzekł ksiądz. Ważne są do tego powody. Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna, potem w Litwie zostawił? Cóż w tym za przyczyna? Oto w domu ojczyźnie potrzebniejszy będzie. Słyszałeś pewnie o czym już gadają wszędzie, o czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz. Teraz czas już powiedzieć wszystko. Czas już teraz. Ważne rzeczy, mój bracie. Wojna tuż nad nami. Wojna o Polskę, bracie, Będziem Polakami. Wojna niechybna, kiedy z poselstwem tajemnem tu biegłem wojsk forpoczty już stały nad Niemnem. Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje, nie pomną. Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe, Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze Orły Białe, już są w drodze. Na pierwszy znak Napoleona przejdą niemen i bracie, ojczyzna Wskrzeszona. Sędzia słuchając zwolna okulary składał i wpatrując się mocno w księdza nic nie gadał. Westchnął głęboko w oczach łzy się zakręciły, wreszcie porwał za szyję księdza z całej siły. Mój robaku, wołając, czy to tylko prawda? Mój robaku powtarzał, czy to tylko prawda. Ileż razy zwodzono. Pamiętasz? Gadali. Napoleon już idzie i my już czekali. Gadano, już w koronie, już prusaka pobił, wkracza do nas, a on co? Pokój w tylży zrobił. Czy tylko prawda? Czy ty nie zwodzisz sam siebie? Prawda, zawołał robak, jak pan Bóg na niebie. Błogosławioneż niechaj będą usta, które to zwiastują, rzekł sędzia, wznosząc ręce w górę. Nie pożałujesz twego poselstwa, robaku, nie pożałuję klasztor. Dwieście owiec z braku daje na klasztor księże. Tyś się wczoraj palił do mojego kasztanka i gniadosza chwalił. Dziś zaraz w twym kwestarskim wozie pójdą oba. Dziś proś mnie o co zechcesz. Co ci się podoba, nie odmówię. Lecz o tym interesie całym z hrabią daj pokój. Skrzywdził mnie, już zapozwałem. Czy wypada? Załamał ręce ksiądz, zdziwiony, wlepiwszy oczy w sędzie, ruszywszy ramiony, rzekł. To, gdy Napoleon wolność Litwie niesie, gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie? I jeszczeż po tym wszystkim, com tobie powiedział, będziesz spokojnie, ręce założywszy, siedział, gdy działać trzeba. Działać? Cóż? sędzia zapytał. Jeszcześ, rzekł robak, z oczu moich nie wyczytał? Jeszcze serce nic tobie nie gada. Ach, bracie, jeśli soplicowskiej krwi kroplę w żyłach macie, uważ tylko, Francuzi uderzają z przodu. A gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu, co myślisz? Niech-no pogoń zarży, niech nas żmudzi, niedźwiedź ryknie. Ach, gdyby jakie tysiąc ludzi, gdyby choć pięćset z tyłu na Moskwę natarło. Powstanie, jako pożar w koło rozpostarło, gdybyśmy my, nabrawszy Moskwie harmat, znaków, zwycięzcy szli powitać, wybawców rodaków. Ciągniemy. Napoleon, widząc nasze lance, pyta, co to za wojsko? My krzyczymy, powstańce, najjaśniejszy cesarzu, Litwa, ochotnicy. Pyta, pod czyją wodzą? Sędziego Soplicy. Ach, któż by potem pisnąć śmiał o Targowicy, bracie. Póki ponarom stać, niemnowi płynąć, póki w litwie sopliców imieniowi słynąć, wnuków, prawnuków będzie Jagiełów stolica, wskazywać palcem, mówiąc: oto jest soplica z tych sopliców, co pierwsi zrobili powstanie. A na to sędzia. Mniejsza o ludzkie gadanie. Nigdy nie dbałem bardzo o pochwały świata, Bóg świadkiem, żem nie winien grzechów mego brata. W politykę jam nigdy bardzo się nie wdawał, Urzędując i orząc mojej ziemi kawał. Lecz jestem szlachcic, radbym plamę domu zmazać. Jestem Polak, dla kraju radbym coś dokazać, choć duszę oddać. W szable nie byłem zbyt tęgi, wszakże bierali ludzie i ode mnie cięgi. Wie świat, że w czasie polskich ostatnich sejmików wyzwałem i zraniłem dwóch braci buzwików, którzy... Ale to mniejsza, jakże wasze myśli? Czy potrzeba, żebyśmy zaraz w pole wyszli? Strzelców zebrać rzecz łatwa. Prochu mam dostatek. W plebanii u księdza jest kilka armatek. Przypominam, że Jankiel mówił, iż u siebie ma groty do lanc, że je mogę wziąć w potrzebie. Te groty przywiózł w pakach gotowych z królewca, pod sekretem weźmiem je, zaraz zrobim drzewca, szabel na mnie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. O, polska krwi! Zawołał Bernardyn wzruszony, z otwartymi skoczywszy na sędzie ramiony. Prawe dziecię Sopliców. Tobie Bóg przeznacza oczyścić grzechy brata twojego tułacza. Zawsze ciebie szanował, ale od tej chwili kocham cię, jak gdybyśmy bracią sobie byli. Przygotujemy wszystko. Lecz wyjść nie czas jeszcze. Ja sam wyznaczę miejsce i czas wam obwieszczę. Wiem, że car wysłał gońców do Napoleona prosić o pokój, wojna nie jest ogłoszona. Lecz książę Józef słyszał od pana Biniona, Francuza, co należy do cesarskiej rady, że się na niczym skończą wszystkie te układy, że będzie wojna. Książę wysłał mnie na wzwiady z rozkazem, żeby byli Litwini gotowi dowieść przychodzącemu Napoleonowi, że chcą złączyć się znowu z siostrą swą koroną i żądając, ażeby Polskę przywrócono. Tymczasem bracie z hrabią trzeba przyjść do zgody. Jest to dziwak, fantastyk trochę, ale młody, poczciwy, dobry Polak, potrzebny nam taki. W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki. Wiem z doświadczenia, nawet głupi się przydadzą, Byle tylko poczciwi i pod mądrych władzą. Hrabia Pan ma u szlachty wielkie zachowanie. Cały powiat ruszy się, jeśli on powstanie. Znając jego majątek, każdy szlachcic powie: Musi to być rzecz pewna, gdy z nią są panowie. Biegę do niego zaraz. Niech się pierwszy zgłosi! rzekł sędzia. Niech przyjedzie tu, mnie niech przeprosi, wszak jestem starszy wiekiem, jestem na urzędzie. Co się tyczy procesu, sąd arbitrów będzie. Bernardyn trzasnął drzwiami. No, szczęśliwa droga, rzekł sędzia. Ksiądz wpadł w powóz stojący u proga, Tnie biczem konia, łechce lejcami po bokach, Furknęła kałamaszka, ginie w mgły, obłokach, Tylko kiedy niekiedy kaptur mnicha bury Wznosi się nad tumany, jako sęp nad chmury. Woźny już dawniej wyszedł ku domowi hrabi. Jak lis bywalec, gdy go woń słoniny wabi, Bierzy ku niej, a strzelców zna fortele skryte. Bierzy staje, przysiada coraz, wznosi kitę i wiatr nią jak wachlarzem ku swym nozdrzom tuli. Pyta wiatru, czy strzelcy jadła nie zatruli. Protazy zeszedł z drogi i wzdłuż sianorzęci krąży około domu. Pałkę w ręku kręcił, daje, że obaczył kiedyś bydło w szkodzie, tak zręcznie lawirując stanął przy ogrodzie. Schylił się, bierzy, rzekłbyś, iż derkacza tropi, aż nagle skoczył przez płot i wpadł do konopi. W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie koło domu, jest pewny przytułek zwierzynie i ludziom. Nieraz zając zdybany w kapuście skacze skryć się w konopiach bezpieczniej niż w chruście, bo go dla gęstwy ziela ani hart nie zgoni, ani ogar wywietrzy dla zbyt tęgiej woni. W konopiach człowiek dworski, uchodząc z kańczuka lub pięści, siedzi cicho, aż się pan wyfuka, i nawet często zbiegli od rekruta chłopi, gdy ich rząd śledzi w lasach, siedzą wśród konopi i stąd w czasie bitew, zajazdów, tradowań, obie strony nie szczędzą wielkich usiłowań, ażeby stanowisko zająć konopiane, które z przodu ciągnie się aż pod dworską ścianę, a z tyłu, pospolicie, stykając się z chmielem, kryje atak i odwrót przed nieprzyjacielem. Protazy, choć człek śmiały, uczuł nieco strachu, bo przypomniał z samego rośliny zapachu różne swoje dawniejsze woźnieńskie przypadki, jedne po drugich biorąc konopie na świadki. Jako raz zapozwany szlachcic stelsz, dzindolet, rozkazał mu, oparłszy o piersi pistolet, wleść pod stół i ów pozew psim głosem odszczekać, że woźny musiał co tchu w konopie uciekać. Jak później Wołotkowicz, pan dumny, zuchwały, co rozpędzał sejmiki, gwałcił trybunały, przyjąwszy urzędowy pozew, zdarł na sztuki. I postawiwszy przy drzwiach z kijami hajduki, sam nad woźnego głową trzymał goły rapier, krzycząc, albo cię zetnę, albo zjedz twój papier. Woźny niby jeść zaczął, jak człowiek roztropny, aż skradłszy się do okna, wpadł w ogród konopny. Wprawdzie już w ten czas w Litwie nie było zwyczajem opędzać się od pozwów szablą lub nachajem, i ledwie woźny czasem mu słyszał łajanie, ale protazy o tej obyczajów zmianie wiedzieć nie mógł, bo dawno już pozwów nie naszał. Choć zawsze gotów, choć sędziemu sam wpraszał, sędzia dotąd przez winny wzgląd na lata stare odmawiał jego prośbom. Dziś przyjął ofiarę dla naglącej potrzeby. Woźny patrzy, czuwa, cicho wszędzie. W konopie zwolna ręce wsuwa i rozchylając gęstwę badylów wiarzynie jako rybak pod wodą nurkujący płynie, wzniósł głowę, cicho wszędzie, do okien się skrada. Cicho wszędzie przez okna głąb pałacu bada, pusto wszędzie, na ganek wchodzi nie bez strachu, odmyka klamkę, pusto jak w zaklętym gmachu. Dobywa pozew, czyta głośno oświadczenie, a wtem usłyszał tarkot, uczuł serca drżenie, chciał uciec, gdy ode drzwi zaszła mu osoba. Szczęściem znajoma robak. Zdziwili się oba. Widna, że hrabia kiedyś ruszył z całym dworem i bardzo śpieszył, bo drzwi zostawił otworem. Widać, że się uzbrajał. Leżały dwururki i sztućce na podłodze, dalej sztenfle, kurki i narzędzia ślusarskie, którymi rynsztunki poprawiano, proch, papier, robiono ładunki. Czy hrabia z całym dworem wyjechał na łowy? Ale po coż broń ręczna? Tu szabla bez głowy zardzewiała, tam leży szpada bez temlaku. Zapewne wybierano oręż z tego braku i poruszono nawet stare broni składy. Robak obejrzał pilnie różnicę i szpady, a potem do folwarku wybrał się na wzwiady, szukając sług, żeby się rozpytać o hrabie. W pustym folwarku. Ledwie wynalazł dwie babie, od których słyszy, że Pan i dworska drużyna ruszyli tłumnie zbrojnie drogą do Dobrzyna. Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński zaścianek, męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek, niegdyś możny i ludny, bo gdy król Jan III. Obwołał pospolite ruszenie przez wici i chorąży województwa z samego Dobrzyna, przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty. Dziś rodzina zmniejszona, zubożała. Dawniej w pańskich dworach lub w wojsku na zajazdach, sejmikowych zborach, zwykli byli Dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie. Teraz zmuszeni sami pracować na siebie jako zaciężne chłopstwo, tylko że siermięgi nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi, a w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek najuboższych różni się od chłopskich katanek. Zwykle chodzą w drylichach albo perkaliczkach. Bydło pasą nie w łapciach skory, lecz w trzewiczkach i żną zboże, a nawet przędą w rękawiczkach. Różnili się dobrzyńcy między litwą bracia językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią. Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy, wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy. Z Dobrzyńskiej ziemi ród swój starożytny wiedli, a choć od lat czterystu na Litwie osiedli, zachowali mazurską mowę i zwyczaje. Jeśli który z nich dziecku imię na chrzcie daje, zawsze zwykł za patrona brać Koronijasza, świętego Bartłomieja albo Matyjasza. Tak syn Macieja zawsze zwał się Bartłomiejem, a znowu Bartłomieja syn zwał się Maciejem. Kobiety wszystkie chrzczono kachny lub maryny. By rozeznać się w pośród takiej mieszaniny, brali różne przydomki od jakiej zalety lub wady, tak mężczyźni jako i kobiety. Mężczyznom czasem kilka dawano przydomków na znak pogardy albo szacunku z półziomków. Czasem jeden, że szlachcic inaczej w Dobrzynie, a pod innym nazwiskiem u sąsiadów słynie. Dobrzyńskich naśladując, inna szlachta bliska brała również przydomki, zwane imioniska. Teraz ich każda prawie używa rodzina, a rzadki wie, iż mają początek z Dobrzyna. I były tam potrzebne, kiedy wreszcie kraju głupim naśladownictwem weszły do zwyczaju. Więc Matyjasz Dobrzyński, który stał na czele całej rodziny, zwan był kurkiem na kościele. Potem, z 794 rokiem, odmieniwszy przydomek, ochrzcił się za bokiem, toż królikiem Dobrzyńscy mianują go sami, a Litwini nazwali Maćkiem nad Maćkami. Jak on nad Dobrzyńskimi Dom jego nad siołem panował, stojąc między karczmą i kościołem. Widać rzadko zwiedzany, mieszka w nim hołota, bo brama sterczy bez wrot, ogrody bez płota, niezasiane, na grzędach już porosły brzoski. Przecież ten folwark zdał się być stolicą wioski, iż kształtniejszy od innych chat, bardziej rozległy i prawą stronę, gdzie jest świetlica, miał z cegły, obok lamus, spichrz, gumno, obora i stajnie. Wszystko w kupie, jak bywa u szlachty zwyczajnie, Wszystko nadzwyczaj stare, zgniłe, domu dachy świeciły się jak gdyby od zielonej blachy, Od mchu i trawy, która buja jak na łące. Po strzechach gumien, Niby ogrody wiszące różnych roślin, pokrzywa i krokos czerwony, żółta dziewanna, szczyru barwiste ogony, gniazda ptastwa różnego, w strychach gołębniki, w oknach gniazda jaskółcze, u progu króliki, białe skaczą i ryją w niedeptanej darni słowem dwór na kształt klatki albo królikarni, a dawniej był obronny. Pełno wszędzie śladów, że wielkich i że częstych doznawał napadów. Pod bramą dotąd w trawie, jak dziecięca głowa, wielka leżała kula żelazna działowa od czasów szwedzkich. Niegdyś skrzydło wrót otwarte bywało o tę kulę jak o głaz oparte. Na dziedzińcu, pomiędzy piołunu i chwastu, wznoszą się stare szczęty krzyżów kilkunastu. Na ziemi nieświęconej znak, że tu chowano poległych śmiercią nagłą i niespodziewaną. Kto by uważał z bliska lamus spichrz i chatę, ujrzy ściany od ziemi do szczytu pstrokate niby rojem owadów czarnych. W każdej plamie siedzi w środku kula jak trzmiel w ziemnej jamie. U drzwi domostwa wszystkie klamki ćwieki, haki albo ucięte albo noszą szabel znaki. Pewnie tu probowano hartu zygmuntówek, którymi można śmiało ćwieki obciąć z główek lub hak przerżnąć w brzeszczocie nie zrobiwszy szczerby. Nade drzwiami Dobrzyńskich widne były herby, lecz armaturę serów zasłoniły półki i zasklepiły gęsto gniazdami jaskółki. Wewnątrz samego domu, w stajni i wozowni pełno znajdziesz ręsztunków. Jak w starej zbrojowni. Pod dachem wiszą cztery ogromne szyszaki, ozdoby czół marsowych. Dziś wenery ptaki, gołębie w nich gruchają, karmią swe pisklęta. W stajni kolczuga wielka nad żłobem rozpięta i pierścieniasty pancerz służą za drabinę, w którą chłopiec zarzuca źrebcom dzięcielinę. W kuchni kilka rapierów. Kucharka bezbożna odhartowała, kładąc je w piec zamiast rożna, buńczukiem łupem z Wiednia otrzepywa żarna. Słowem, wygnała Marsa Ceres gospodarna i panuje z Pomoną, Florą i Wertumnem nad Dobrzyńskiego domem, stodołą i gumnem. Ale dziś muszą znowu ustąpić boginie. Mars powraca. O świcie zjawił się w Dobrzynie konny posłaniec, biega od chaty do chaty, budzi jak na pańszczyznę. Wstają szlachta braty, napełniają się ciżbą za ścianku ulice, słychać krzyk w karczmie, widać w plebanii świce, biegą, jeden drugiego pyta, co to znaczy. Starzy składają radę, młódź, konie kulbaczy, kobiety zatrzymują, chłopcy się szamocą, rwą się biec, bić się, ale nie wiedzą z kim, o co, muszą chcąc nie chcąc zostać. W mieszkaniu plebana trwa rada długa, tłumna, strasznie zamieszana, aż nie mogąc zdań zgodzić, na koniec stanowi przełożyć całą sprawę ojcu Maciejowi. Siedemdziesiąt dwa lata liczył Maciej, starzec dziarski, niskiego wzrostu, dawny konfederat barski. Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele, jego damaskowaną krzywą karabelę, którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki i której żartem skromne dał imię rózeczki. Z konfederata stał się stronnikiem królewskim i trzymał z tyzenhausem, podskarbim litewskim. Lecz gdy król w Targowicy przyjął uczestnictwo. Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo. I stąd to, że przechodził partyi tak wiele, nazywany był dawniej kurkiem na kościele, że jak kurek za wiatrem chorągiewkę zwracał. Przyczynę zmian tak częstych na próżno byś macał. Może Maciej zbyt wojnę lubił, zwyciężony w jednej stronie znów bitwy szukał z drugiej strony. Może bystry polityk, duch czasu zbadywał i tam szedł, gdzie ojczyzny dobro upatrywał. Kto wie? To pewna, że go nigdy nie uwiodły ani chęć osobistej chwały, ni zysk podły, i że nigdy z moskiewską partią nie trzymał. Na sam widok Moskala pienił się i zżymał. By nie spotkać Moskala, po kraju za Boże, siedział w domu, jak niedźwiedź, gdy się łapę w boże. Ostatni raz wojował, poszedłszy z Ogińskim do Wilna, gdzie służyli oba pod Jasińskim. I tam rózeczką cudów dokazał odwagi. Wiadomo, że sam jeden skoczył z wałów Pragi bronić pana Pocieja, który odbieżany na placu boju dostał dwadzieścia trzy rany. Myślano długo w litwie, że obu zabito. Wrócili oba, każdy pokłuty jak sito. Pan Pociej, zacny człowiek, chciał zaraz po wojnie obrońcę Dobrzyńskiego wynagrodzić hojnie. Dawał mu folwark pięciu dymów w dożywocie i wyznaczył mu rocznie tysiąc złotych w złocie. Lecz Dobrzyński odpisał, niech Pociej Macieja, a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja. Odmówił więc folwarku i nie przyjął płacy. Sam wróciwszy do domu, żył z własnej rąk pracy, sprawując ule dla pszczół, lekarstwa dla bydła, szląc na targ kuropatwy, które łowił w sidła, i polując na zwierza. Było dość w dobrzynie starych ludzi roztropnych, którzy po łacinie umieli i w palestrze ćwiczyli się z młodu. Było dość majętniejszych. A z całego rodu maciek, prostak ubogi, był najwięcej czczony, nie tylko jako rębacz, rózeczką wsławiony, lecz jako człowiek mądrego i pewnego zdania, znający dzieje kraju, rodziny podania, zarówno świadom prawa, jak i gospodarstwa. Wiedział także sekreta strzelców i lekarstwa. Przyznawano mu nawet, czemu pleban przeczy, Wiadomość nadzwyczajnych i nadludzkich rzeczy to pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie i częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie. Nie dziw wtedy, że czy to siejbę rozpoczynać, czy wiciny wyprawiać, czy zboże zażynać, czy procesować, czyli zawierać układy, nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka Rady. Wpływu takiego starzec bynajmniej nie szukał. Owszem, chciał się go pozbyć. Klientów swych fukał i najczęściej wypychał milczkiem za drzwi domu. Rady rzadko udzielał i nie lada komu. Ledwie w niezmiernie ważnych sporach lub umowach, pytany wyrzekł zdanie i w niewielu słowach. Myślano, że dzisiejszej podejmie się sprawy i stanie swą osobą na czele wyprawy. Bo lubił nieźmiernie za młodu i był nieprzyjacielem moskiewskiego rodu. Właśnie staruszek chodził po samotnym dworze, nucąc piosenkę, kiedy ranne wstają zorze. Rad, że się wypogadza, mgła nie szła do góry, jak się dzieci zwykło, kiedy zbierają się chmury, ale coraz spadała. Wiatr rozwinął dłonie i mgłę muskał, wygładzał. Rozściełał na błonie, tymczasem słonko z góry tysiącem promieni tło przetyka, po srebrza wyzłaca rumieni. Jak para mistrzów w słucku lity pas wyrabia, dziewica, siedząc w dole, krośny ujedwabia i tło ręką wygładza. Tymczasem tkacz z góry zrzuca jej nitki srebra, złota i purpury, tworząc barwy i kwiaty. Tak dziś ziemię całą wiatr, tumanami osnuł, a słońce dzierżgało. Maciej ogrzał się słońcem, zakończył pacierze i już się do swojego gospodarstwa bierze. Wyniósł traw, liścia, usiadł przed domem i świsnął. Na ten świst rój królików z pod ziemi wytrysnął. Jako narcyzy nagle wykwitłe nad trawę, bielą się długie słuchy, pod nimi jaskrawe, przeświecają się oczki jak krwawe rubiny, gęsto wszyte waksamit zielonej darniny. Już króliki na łapkach stoją, każdy słucha, patrzy. Na koniec cała trzutka białopucha bierze do starca liśćmi kapusty znęcona, do nóg mu, na kolana skacze, na ramiona. On sam biały, jak królik lubi ich gromadzić w koło siebie i ręką ciepły ich puch gładzić, a drugą ręką z czapki proso w trawę miota dla wróblów. Spada z dachów, krzykliwa hołota. Gdy się staruszek bawił widokiem biesiady, Nagle króliki znikły w ziemi, a gromady wróblów na dach uciekły przed gośćmi nowymi, którzy szli do folwarku krokami prędkimi. Byli to z plebanii przez szlachty gromadę posłowie wyprawieni do Maćka poradę. Z dala, witając starca niskimi ukłony, rzekli: Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Na wieki wieków Amen, starzec odpowiedział. A gdy się o ważności poselstwa dowiedział, prosi do chaty, weszli, zasiadają ławę. Pierwszy z posłów stał w środku i ją zdawać sprawę. Tymczasem szlachty coraz gęściej przybywało. Dobrzyńscy, prawie wszyscy, Sąsiadów niemało z okolicznych zaścianków. Zbrojni i bezbronni, w kałamaszkach i bryczkach, i piesi i konni, Stawią wozy pod jestki, do brzezinek wiążą. Ciekawi skutku narad koło domu krążą. Już izbę napełnili, kupią się do sieni, inni słuchają, w okna głowami wciśnieni.